even get some cause. Cześć, witam. Cześć, witam was bardzo gorąco i serdecznie w kolejnym odcinku z singla. Tak, mały fail, zapomniałem mikrofon postawić. Nieważne. No działa. Dobrze. Co się pozmieniało z ostatniego odcinka? Widzicie, tutaj trochę zbudowałem to tutaj, no. Przestrzeń, gdzie będzie się expiło. Tak. I chyba zrąbałem tutaj to, nieważne. Tak, coś mam, tak wam powiem od razu, że mam coś tutaj problem, bo te szkielety mi tutaj nie chcą się respić. Mędy jedne. Nie wiem, po co to rozwalam, ale... Znaczy, no, po to, żeby dać tutaj to, bo... Nie wiem, się... Znaczy, że w ogóle te wiedźmy słyszę. To jest jedyne, co mi się chyba zrespić chciało. O nie. Jakie to jest złe. Postawiam, że zrobię tutaj z kwarcu podłogę, tak, tutaj ogarnąłem. Myślę, że bardzo ładnie wygląda, mi się podoba. Przede wszystkim. Wiem, taki chaos, taki chaotyczny wstęp, kurde, się już z rytmu wybiłem. Tak, tak wam od razu dzisiaj zapowiem, że będą jeszcze, postaram się, żeby były jeszcze dwa odcinki. Tak, dzisiaj postaram się wam mówić, że to naprawdę. Postaram się, żeby to było jeszcze No Man's Sky i Skyblock. Tak. Bo Skyblocka dawno, znaczy ostatnio był ten pierwszy odcinek tego nowego sezonu. Planuję, żeby ten był odcinek z Zyziem, bo już się z nim zgadałem. Na 16, żebyśmy sobie ponagrywali. I teraz tak. Co z tymi szkieletami jest nie tak? Czy one w ogóle tam spadają? Czy to w ogóle działa? Bo wiecie, coś mi się nie wydaje, żeby to chciało działać. Dobra, to jest wspólnie. W ogóle gdzie ten szkielet się respi? Bo on słyszę, że tam jest. Słyszę go. Odkopmy sobie to trochę i sprawdźmy. Czemu to tak... Bo on się na spawnerze respi! Aha! To wiem, co trzeba zrobić. Na to jest bardzo prosta rada. Bardzo prosta. Bardzo. Przy okazji to trzeba tego zatykać. Bo nie wiem, czy... Bo to chyba tak do końca nie działa, mi się wydaje, tak jak powinno. A jeżeli będzie działać, to podejrzewam się, że to będzie mega słaba ekspiarka. Myślę, że z Blaze'ów na pewno lepszą zrobię. Okej, okay. Takie coś po prostu, że to jest tak podtrzymane niby. Zrespił się, słychać go. Zeskoczmy sobie tu... tutaj. Aha, ten tutaj zginął. Aha. Nie o to mi chodziło, żeby on zginął. A właśnie, czemu on zginął? Czekajcie, czy te szkielety będą spadały, czy nie, bo one już mnie zaczynają denerwować. I to tak ostro mnie zaczynają denerwować. Miała to być dobra ekspiarka. A wyszło jak wyszło, jak zwykle. No, halo, szkielety. One się respią czy nie? Bo już nie wiem. Czekajcie, aż tam do nich pójdę i zobaczę, jak to się dzieje tam, bo normalnie nie wiem. Już powoli zaczynam się poddawać, jeżeli chodzi o tą ekspiarkę. Bo ona mi nie działa, tak jak widzicie. Nie wiem, co źle robię. Może sobie powiem na necie zobaczyć, jak się takie robi. No dobra. W ogóle gdzieś tutaj słyszę szkieleta. One się może gdzieś tu respią. Tu w sumie była jaskinia. O ty kurde. O wy kurde. Wy się tu respicie, za ścianą. Jak tu? Czemu spawner przez ściany działa, lol? Proszę mi się tu nie respić. One mi się tutaj respiły przez cały czas. Trzeba tu zatkać porządnie. Wszystko. To jest niby ta jaskinka mała, ale możemy dotąd zatkać już raczej. Aż takiego zasięgu ten spawner myślę, że nie ma. Zajmę to tutaj. Dobra, idziemy tak, wyjdźmy. Zostajemy piaskiem. Dobra, dajmy. Tutaj, jeszcze nie musimy, bo się noc robi, więc... Będziemy można przy okazji zobaczyć, jak to wygląda.
No dobra, respi się. Dobra, spada. Teraz zadziałało. I czy teraz one cały czas się tak respiły? O, to jest pytanie. To jest właśnie pytanie. Czy one teraz tak cały czas będą się respiły? I teraz działa. To teraz jak zejdę na dół, to czy one będą się respiły? Halo, one giną od razu? Coś mi tu nie pasuje. I tu tak ostro coś mi tu nie pasuje. Aha, ja wiem chyba, czemu one giną. Ja się już chyba domyślam, czemu one giną. Te szkielety. Może widziałem, jak tam jest to zrobione. O ja. Kurde, to nie jest tak łatwo to zrobić. To nie jest łatwo aż tak zrobić. Bo już widziałem, na jakiej one zasadzie działają. No bo patrzcie, bo tu są tabliczki, nie? To jest sobie taki szkielet. I on płynie. Pływa, pływa. Tak, nie? Jak podskakuje. I jak tak robi, to jeszcze podskacze. No właśnie. Coś w tym stylu. To on jeszcze podskoczy. I on ginie wtedy. O nie. Szybko. Pojdziemy. Hehehe. Głupi pająk. Nie skoczy tutaj. To jest za głupi. Dlaczego to nie wpadło wszystko do hoperów? Czyżby miejsce nie było? Nie, bo liście. Halo, liście. Liście. No liście. Ja się trzeba powyciągać z tych hoperów tej temki. Będą się przenosiły zaraz. O nie. Czekajcie, coś jest w tym hoperze jeszcze. Nie, reszta jest w skrzyni, dobrze. Taki mały fail, ale chciałem zaprezentować, jak to mniej więcej działa, nie? No. No to zaprezentowałem, jak działa. Na sobie. O nie. Już 46 strzał, więc jednak coś tu się zbiera. Ale mi bardziej o expa chodzi niż o te itemki ze szkieletu, bo to głównie z myślą o zbieraniu expa zaczynałem to robić. Pokładajmy sobie jeszcze Jopata. W ogóle te itemki inne. Bo tutaj te tylko ze szkieletów powinny być. Czyli te rzeczy ewentualnie tutaj powinny być. O. Że ja na domu skali wcisnąłem panel. Myślę, że mi się ekwipunek otworzy. O nie. To można, wiecie co? Można jeszcze z tymi. Z trapdorami spróbować, bo trapdory to szkielety jako blok traktują. I ogólnie moby. Wiecie? I to nie jest głupie. Że zamiast tabliczek dać tam trapdory otwarte. Nie, to bez sensu, bo wtedy woda będzie mi się tam bardziej rozlewała. Na te trapdory i one wtedy będą sobie pływały. A wy, mędy. Wy szkielety macie tam się respić, a nie tu na powierzchni. Pająk. Dobra, pająk, doigrałeś się. Mówiłem, że wrócę tu i ci oddam. No właśnie, bo te szkielety... Czekajcie, przyśpimy się. Nie, zostawmy noc, żeby one się tutaj respiły. Czekajcie. Tak, bo tutaj są tabliczki, ale... Jak to mam zrobić? Ej! Bo one zawsze zdążą podskoczyć wtedy. I one przez to... Patrzcie. Przecież nie, one nie podskakują. Ty, to jak one to robią? Szybko. Czekajcie, zatkajmy to na chwilę, żeby mi tutaj ta woda nie przeszkadzała. Jak one to robią? Nie, teraz żyją! No to... To co te szkielety odpierdziulają? A ja chyba wiem, czemu one mi się respić nie chcą. Oj, Marcelik. Ale zrąbałeś. Bo jak ja tam jestem na dole, to ja jestem za daleko od nich, chyba mi się wydaje. Jestem od nich za daleko. Na 100%. Słyszycie, zombie.
nie zepchniesz mnie tam. No tam jest wiedźma, spróbuję zepchnąć. Zombie. O, wiedźma. Siema. No co się śmiejesz? I tak cię wyjaśnię, nie rzucaj pozonem. Nie. Coś dropnęła? Chyba nie. Słyszałem cię, pajączku, hehe. Cię słyszę na słuchawkach. Dobre słuchawki mam, kurde. Dobra. To jest chyba taki właśnie mały fail, że... Że jestem... Chyba mi się wydaje, że za daleko od tego spawnera. Jak jestem tam na dole. I one wtedy, te szkielety, po prostu się nie respią. Bo są... No, za daleko. Teraz się, patrzcie, ładnie respią. Ładnie sobie tam spadają i raczej przeżywają. Z tego co widziałem. Dobra, pal się. Chociaż nie mam tutaj wejście wodne. O, widzicie, spalił się. No tak, chociaż nie, niektóre giną. To jak to w końcu trzeba zrobić? To może to zrobimy po prostu wyżej, bo skoro mieczem je zabijam, to one i tak więcej damage'a otrzymują, wiecie? No. Chyba będę musiał to pomieszczenie wyżej przenieść. I to chyba o wiele wyżej. Po prostu super. I zaś robota. Ale to chyba sobie tą robotę, myślę, na live'a zostawimy. To samemu, to nie wiem, czy mi się to chce robić. Bo ostatnio szczególnie było dużo live'ów z No Man's Sky, to by się przydało z single. Już nie wiem, może dzisiaj zrobię później. Nie wiem, jak już z Zyzią skończę tam grać, nie? Może potem zrobię jakiegoś live'a, czemu nie? Właśnie z singla. Od dawna nie było w sumie singla live'a. Dałem spokój, jeżeli chodzi o live'y z singla i tak bardziej w No Man's Sky poszedłem. Dobra, chodźcie, kurde, kurde. No myślę, że tak będzie dobrze, jak zrobić, czekajcie, jeszcze Edka, może utłuczamy. Mamy jeszcze drugi Edek, zobacz. No nie, przecież mam tego. Fire Aspect. Przerąbane Endermany. One uciekają. No właśnie, taki się spali, no i właśnie, patrzcie, gdzieś daleko zginie. I najlepsze jest to, że jakbym miał looting, to w tym momencie ten looting by nie zadziałał, jak on się spali. O! Uuu, jakiś szczęście, że tu jest woda, że nie było jeszcze żadnej głębszej jaskini. Panie zombie, wypierdzielaj. Ja chcę wyjść. No patrz. No, więc myślę, że zrobimy to po prostu wyżej, zajmę się na live. Może go dzisiaj zrobię, dzisiaj albo jutro. Dzisiaj to nie jest pewne, bo jeszcze będę z Zyzią trochę grał. A raczej nie będę mógł zrobić, żeby Zyzio był... Na live, jakby na łączu, że tak powiem, żebym mógł z nim gadać, bo to live z PS-a jest, nie? Patrzcie, Enderman uciekł przez was. Nie, nie buchaj. Nie słyszę go gdzieś. No dajcie mi do Endermana, dość luje. No, do luja, kto tą trawę tutaj da? Nie? Ile was tu? Ja się cieszę, że ja akno was mam. Jakby nie okno baka, to one by... Te creepery były dużym problemem. A jak jest okno baka, to jest enchant na creepery. Oj. Dajcie mi się najeść, mało hapsów. Kurde. Nie przez was mi Edek uciekł, naprawdę. To była zawsze... A zawsze jest szansa na perełkę. Oj. Tak, bo creeper tam na trzy hity, jeszcze szarpnę sam nie mam na mieczu. Na razie mam sam... Tu jest Edek, widzę go. O, Knobak i Fire Aspect sam. Głupie szkielety. Pierdzieloj. Daj mi Endermana zabić. Bo jak one strzelają, to one mi płoszą tego Endermana. Gdzie on jest? Edek. Dał perełkę czy nie? Chyba nie. Bo ja nie mam jeszcze lootingu. No, looting to by na pewno chociażby jedną dał. Dobra, chodźcie tu jeszcze zombiaki, bo nie wkurzę się tylko. O, ten odporny jakiś był.
Denerwują mnie tylko te moby. Sprawdziłem, czym się jeszcze zajmiemy dzisiaj. Nie chcę, żeby ten odcinek był jakiś bardzo krótki. Bo teraz nie ma co tego robić. Możemy, jeżeli w ogóle wykopać. Możemy wykopać w sumie pomieszczenie. Musi być dokładnie taka sama wielkość. Więc myślę, że zrobimy tak, że po prostu tam skopiemy od sufitu. To co jest? Na razie zabezpieczmy spawner. Żeby nam tutaj się nie rozpiły te szkielety. Żeby nie przeszkadzały w pracy. Bo to jest jednak za wysoko. Bo jestem jakby... Spawner wtedy jakby poza zasięgiem moim i one się wtedy nie respią. A jeżeli będę wyżej, to i tak nie szkodzi, bo przecież mam miecz, więc będę jej i tak mieczem zabijał te szkielety. Więc no tak naprawdę dużo nie zmieni. A będę wyżej, planuję to zrobić o wiele wyżej, żebym był w miarę blisko tego spawneru, żeby one też spadały w miarę szybko. Dobra. Zabezpieczone. Teraz by się przydało wyjść, nie? Tak. Teraz weź tu, wyjdź. Tylko też planuję, żeby następny sezon singla, który jeszcze trochę, zanim się pojawi, bo planuję to jeszcze dużo porobić, żeby on już był na kompie. Ale to dopiero po całkowitym upgrade'zie kompa, wymianie części w ogóle, żebym już po prostu nie miał problemów z niską ilością FPS-ów podczas nagrywania na normalnym świecie. Wiecie, to jakiś minigierek do mapek i w ogóle to tam, wiecie, jakoś daje radę. Do Skyblocka też, bo to nie jest taki normalny świat, to jest po prostu w wojdzie wiszący. Szczególnie, że teraz na nowej edycji Skyblocka jest to bardziej stabilne wszystko. Nie ma ich, no, spadków FPS-ów mocnych. W ogóle nowego konika se znalazłem. Bo tamten mi jakoś, nie wiem, zniknął. Jest szybszy, wyżej skacze, patrzcie jak pędzi, nie? Żałuję, że to ten mi zniknął, bo miałem diamentową zbroję. On mi zniknął i nie już siodło się zmarnowało, to jeszcze diamentowa zbroja. Ta złota na razie też może być. Żelaznika nie zadałaś. Jakoś złota mi się bardziej podoba niż żelazna. Nie wiem, czy mi daje. Raczej daje mniej, bo to złota, nie? Ale wiecie. Dobra. No to chodźmy wtedy tutaj na dół. Potem się to przerobi, żeby to wyżej było trochę. I tak tutaj przekopmy. Po prostu wykopię samo pomieszczenie, jakby resztą, czyli ozdabianiem go funkcjonalnością i wszystkim się zajmę na lejwiku, który będzie być może dzisiaj, a jeżeli nie będzie dzisiaj, to na pewno będę go planował jutro zrobić. Tak wam mogę powiedzieć. Jak to podwyższyć na przykład, nie? Bo myślę, że nawet jeszcze dzisiaj na odcinku spróbuję jeszcze te bloki pozbierać, ten kwarc i w ogóle wszystko sobie użyłem. Myślę, że na spokojnie będę mógł to zrobić. No, po prostu tam w tej skrzyni schować, co tam mam. Albo nawet dać taką typową, nową skrzynię na to. Gdzieś tu słyszę szkielet, ale to raczej nie jest ze spawnera, bo spawner zabezpieczyłem. W ogóle odkryłem taką rzecz, że na wersji Java Minecrafta da się zrobić takie coś, jak jest na Windows 10. I na telefonie, że jak jest jakiś jakikolwiek spawner, jak na niego się kliknie jajkiem spawnującym, to ten mob się będzie z tego rozwiązał. Nawet nie wiedziałem, że to się da zrobić na Javie. Myślałem, że tylko na Windows 10 albo Pocket Edition. Myślałem, że da się to tylko zrobić. A jednak na tych normalnych Minecraftach też się da, ale to tylko na Creative niestety. Tylko z Creative'a można mieć jajka spawnujące. A szkoda, że na przykład nie ma villagera, który handluje jakimiś jajkami spawnującymi. Bo to by się przydało. Bo jak jest taka możliwość, to byłoby można sobie takie coś na spokojnie móc ogarnąć. I to byłoby fajne. O, w ogóle żelazo. Fajnie, w ogóle zaraz się miejsce skończy. Czekajcie, chodźmy część rzeczy odłożyć może, co? Czekajcie, to sobie zrobię tak, żebym mógł wbić. Taka prowizorka typowa. Nie chcę, żeby to było tak nisko, bo to wiecie, drabina to się chwilę wchodzi. Tak. Taką sporą chwilę. Co mi piszą? Piszą mi coś. Nie, jak nagrywam odcinek. Link mi wysłał. Wiem, ale teraz nagrywam. Wiem, ale teraz nagrywam.
Będzie mi tu teraz linki wysyłał. Dobra, pozdrawiam banana. Tak, to banan był. Chciałem w ogóle, jak jeszcze ogląda, pozdrowić Julka. Tak, Juliana. Bo on zawsze się mnie pyta, kiedy będzie nowy odcinek, bo on jest moim wiernym fanem i kuzynem też przede wszystkim. Tak, kolejny kuzyn. Dużo kuzynów, nie? Więc go pozdrawiam oczywiście. Jego i całą rodzinkę. Ciocię też. Tymka także. Tak? Więc Julek, jeżeli to oglądasz, to powiedz Tymkowi, że cię pozdrowiłem na odcinku. Co? Jezu, teraz by ciebie pisał. Wiem. Nagrywam. Jezus Maria. Będzie mi pisał teraz. Jakby nie rozumiał słowa, nagrywam. No nie. Dobra, co mam ja wybył z rytmu? Tak. Krzesło. Jezus Maria, ale bo zaraz coś napiszę. Jego inteligencja mnie czasami wybija, ale dobra. Jego inteligencja mnie dobija czasami. To tak mocno. Jezus Maria! Ufa, zablokuję go zaraz. Jezus, pozdrowiłem. Teraz mu się zabrało napisanie, nie wiem. Kurde, pad. No. Zaraz cię zablokuję normalnie. No dobra, teraz jest tylko emotikona, lajka. Masz szczęście! Bo jakby znowu jakieś pytanie, czy coś, czy jakiś link, coś, to bym go zablokował. Bym go po odcinku odblokował i bym mu napisał coś. Tego by nie chciał, żebym coś napisał. Oj, nie chciałby. Jak się wkurzę, to ja wiele rzeczy potrafię napisać albo powiedzieć. Dobra, to pochowajmy trochę tych rzeczów. Tych, zrobię po prostu osobną skrzynię jeszcze na rzeczy typowo tamte, które użyłem do budowy. Już. Tutaj były te akurat, które mi zostały, które jeszcze zabrałem tego kobla. To jest woda, zapominam o tym cały czas, że zrobiłem specjalnie po to wodę. To jakaś jaskinia jest. Nie, że słychać nietoperki. Słychać zombiaki. I inne moby. Te nieprzyjazne takie dość, nie? Dobra. Dobra, kopiemy. Myślę, że to wykopiemy sobie. Bo nie wiem, dlaczego to jakoś tak dziwnie działa. Myślałem, że to tak będzie działać. Chciałem zrobić tak, żeby po prostu one spadały. Te szkielety i zostało serduszko życia. Ale to normalnie na kompie by działało raczej. Więc nie rozumiem. Nie rozumiem tego totalnie. Na kompie by to działało. Tu jest jakoś, widzę, jakoś ta fizyka Minecrafta jest tutaj inaczej zrobiona. Na wersji konsolowej, co ma swoje minusy i plusy też, ale w większości ma minusy. Dlatego po prostu czekam, aż upgrade kompa. Aż jeszcze trochę tej pobuduję i w ogóle. A, deszczyk, dobra. I po prostu będę chciał się już przenieść typowo na kompa z singlem. Żeby nie dość, że mieć najnowsze wersje i najnowsze rzeczy z tych wersji, też nie mieć takich problemów tego typu. Że na przykład, nie wiem, nie mogę zrobić ekspiarki w endzie. Tej takiej naprawdę najszybszej i najlepszej. O, fuck! To nie było dobre. No nie mogę tutaj, bo pamiętacie, w poprzednim sezonie próbowałem. Zrobiłem taką typową nad wyspą, co bardzo słabo działało i źle. A jak chciałem robić nad Voidem,
To po prostu granica była z każdej strony. Co z tego, że te dodatkowe wyspy są tam dalej? To nie, nie, nie możesz dalej budować, bo nie możesz po prostu. Bo ci zakażemy, nie? To jest ten minus wersji konsolowej, że są te granice tak blisko. Jakby tego nie mogli zmienić. Konsola PS4 jest, przepraszam bardzo, za przeproszeniem, lepsza od Xboxa jakiegoś tam. Konsola by sobie na spokojnie dała tę radę, a to za dużo miejsca nie zajmuje. Przecież te światy, te save'y, które są na kompie, to one bardzo malutko zajmują. Mniej niż zapisy z niektórych gier takich większych. Naprawdę. Ja mówię teraz szczerze. Dobra, ja nawet nie wiem, jak jestem wysoko. Bo chcę zrobić po prostu trochę wyżej. Myślę, że zrobię tutaj tak dotąd. Teraz chciałem sobie przekopię i zobaczę, na jakim etapie jakby drabiny jestem. Jeszcze tutaj to skopię. Jak nie mam czasu, chciałem. Dobra, zaraz będziemy kończyć odcinek. Więc myślę, że sobie jednak to jeszcze skopanie tamtych, no, kwarców, tych innych ogarnę na live. Znaczy nie chcę tego robić, co chcę na live. A co? Się będę tutaj pierdziel z tym. Dobra, i schodki są z tej strony. Się to przekopmy. I zobaczmy, jak wysoko jesteśmy. Wcale nie chcę robić parkura, ale tak. No. Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Mam co do tego mieszane uczucia. Czy to będzie działało na tej wysokości? To się sprawdzi na live najwyżej. Po prostu się nie będzie ozdabiało czy coś, nie? Nie będzie się tego ozdabiało, tylko po prostu się sprawdzi, że szkielety będą spadały w miarę często. Na razie nie musi być jakaś dobra eksperka. Planuję zrobić lepszą właśnie w Netherze z Blaze'ów. I to będzie chyba ta lepsza, ta najlepsza taka jakby, bo z Endermanów tutaj nie zrobię, bo to jest wersja konsolowa, gdzie są te granice dosyć blisko w Endzie. To jest, wiecie, to jest bardzo duże utrudnienie. Także ja lubię, jak są utrudnienia i w ogóle. Bez tego by nie było grania, ale wiecie, no. Wiecie, o co chodzi. Dobra, ja kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że on się podobał. Szykujcie się dzisiaj na jeszcze jeden, który będzie na pewno z No Man's Sky. I jeszcze jeden ze Skyblocka. Z Zyzie. Bo ja dzisiaj, no jak mam już te dni wolne, te świąteczne, to planuję to prawie że maksymalnie wykorzystać, może z wyjątkiem Wielkanocy, gdzie tam po prostu myślę, że po południu albo pod wieczór jeden film, który będzie po prostu specjal Wielkanocy. Nie wiem, czy to będzie, czy mapka, czy coś, ale pewno coś będzie tutaj. Po prostu akurat, no, no za rana to nie, bo te śniadania i te inne po prostu będę chciał. I myślę, że ten odcinek, ten specjal sobie nagram tak wcześniej i zmontuję, że go tylko sobie do wrzucenia zostawię na Wielkanoc. I Wielkanoc będzie leżał tylko jeden. No bo to święta. Tylko wystarczy, że specjal, który jakiś bardzo długi nie będzie. A jednak, żeby. Dobra. To tyle ode mnie. Trzymajcie się i cześć. Do następnego odcinka. Hej, hej.